Łukasz Kocur, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę Echo 24. Dziś chcemy zwrócić Państwa uwagę nie na Wrocław, ale na miejscowość Borowice na Dolnym Śląsku, bo to właśnie tam, koło Karpacza, powstaje na naszych oczach, już śmiało można dopowiedzieć, jest już prawie na ukończeniu, wioska lapońska Kalewala. Moim Państwa gośćmi dziś w naszym studiu jest pan Michał Makowski, twórca, pomysłodawca, ale również właściciel wspomnianej wioski lapońskiej Kalewala. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Tak jak powiedzieliśmy, koło Karpacza powstaje wioska, ale ważne chyba jest, skąd się tak naprawdę pojawił pomysł na ten dość oryginalny projekt, o którym mam nadzieję warto przypomnieć Dolnoślązakom, zanim tak naprawdę oficjalnie już teraz na tą tegoroczną zimę będziemy zapraszali tych, którzy będą chcieli takiego lapońskiego klimatu spróbować w naszych jakże pięknych górach, czy to Sudety i w ogóle okolice Dolnego Śląska. Panie Michale, jak to jest z tą Skandynawią? W zasadzie pan już zdefiniował, nie wiem co tu dodać. Tak naprawdę Skandynawia jest obecna w Karkonoszach. Raz z punktu widzenia geograficznego czy krajobrazowego, plus architektonicznego. Mamy kościółek Wang, tak. Ale to znowu Norwegowie, a tutaj jednak tak, mówimy o Finach. Mamy Wang, mamy też szwedzkie skały. No i tak spoglądając na półwysep skandynawski, bo w tym kontekście ja mówię o Skandynawii nie kulturowym, a bardziej geograficznym, bo Finowie są w ogóle niespodzianką dla świata kulturowego, to nie są Skandynawowie w takim rozumieniu kulturowym właśnie, ale na półwyspie skandynawskim Finlandia jest i właśnie między szwedzkimi skałami a norweską świątynią Wang brakowało tego elementu fińskiego. No i ta fińska Laponia dobrze byłaby, gdyby tutaj była usytuowana, a tym bardziej, że jest co pokazać. Myślę, że to jest bardzo interesujące. To też w kategoriach ciekawostki w takim razie możemy na ten projekt patrzeć, bo nawet pod tym kątem geograficznym i kulturowym rzeczywiście teraz będziemy mieli kompleks, czyli spokojnie możemy mówić, że te motywy skandynawskie jako mnogość rzeczywiście tych państw tutaj się są uzupełnione faktycznie. Wiemy również, że przez wiele miesięcy podczas powstawania projektu, to z pewnością Państwo też musieliście robić niejedną burzę mózgów. Tak. Tutaj naszej wizji, na wizji również przypomnieliśmy naszym telewizją, że i sama ambasada fińska przyłożyła się do tego projektu, przynajmniej jakaś taka opieka merytoryczna na tym była, ale mówię o tym też nieprzypadkowo. Mhm. Dlatego, że Państwo podaliście oficjalnie do informacji, że pracownicy z Finlandii przyjechali właśnie tutaj, do Borowic na Dolny Śląsk, aby ten projekt tworzyć. No raz, że to na pewno świadczy o oryginalności i o sumienności tego projektu. Na to właśnie stawiamy. Nie jesteśmy potężną wioską, natomiast chcemy być jakościowo bardzo, bardzo taką ambitną i dobrym przedsięwzięciem dla ludzi, którzy szukają Finlandii. To nie ma być namiastka, tylko po prostu Finlandia w Karkonoszach. I mamy faktycznie, obecnie są pracownicy z Finlandii, którzy składają saunę. Właśnie pracują, także pozdrawiam. Jeszcze przy oświetleniu, bo mamy, wszystko jest w czasie, ale chcemy jeszcze tego czasu ukraść, żeby mieć więcej spokoju tuż przed startem. A jednocześnie mamy też jesteśmy w kontakcie z pracownikami ambasady Finlandii, którzy już potwierdzili, że sekretarz ambasady Finlandii na pewno przyjedzie wioskę otworzyć. Także to też dla nas jest naprawdę spore wyróżnienie. A trzeci aspekt, taki typowo fiński, to nie dalej jak 2 tygodnie temu na stronie premiera Finlandii pojawiła się informacja o naszej wiosce i na zdjęciu bohaterem jest oczywiście nasz pies husky, Kalew, imię jego. I faktycznie jesteśmy projektem wpisanym na oficjalne obchody stulecia niepodległości Finlandii w tym roku. To jest projekt ogólnoświatowy, bo w każdym kraju jest taki jeden projekt wybrany, no i my w Polsce jesteśmy takim projektem. Rzeczywiście, miałem przyjemność tą fotografię oglądać, gdzie ten husky faktycznie biega na polanie, w tle rzeczywiście Borowice i ktoś może odnieść wrażenie, że patrzy na te piękne skandynawskie rejony. Ale powiedział pan między słowami o pracownikach, że nawet na bok odłóżmy samego pana ambasadora. Tak. Jak są ci pracownicy tutaj, którzy przyjeżdżają, czy to jest tak, że sauna, o której pan wspomniał, to nie jest taka sauna, jaką tutaj w Polsce, choćby nawet we Wrocławiu, jak mamy różne akwaparki, z nich korzystamy często, czy to jest tak faktycznie, że to ludzie stamtąd muszą wykonać konkretny produkt? Miałem takie też zapytanie właśnie od przyjaciół z Podhala, którzy są cieślami. Mówią, Michał, dlaczego my nie możemy tego zrobić? Mówię, pewnie, że możemy. Nasi rzemieślnicy jeżdżą nas do Skandynawii do pracy. Tak jest. I nawet też mamy część pracowników, to są też Polacy, którzy w Finlandii składali, przyjechali do nas. Natomiast faktycznie sauna fińska, chcielibyśmy, żeby to nie był cudzysłów, tylko żeby była fińska nie tylko w kształcie i wyglądzie, ale żeby pochodziło to drewno z Finlandii. No taki pozytywny, myślę, snobizm. To znaczy z wartością dodaną, żeby ktoś, kto tam przyjdzie, no nie miał żadnych wątpliwości.
wątpliwości, że to jest sauna z Finlandii, ale czy takie sauny są? Myślę, że te sauny, które spotykamy, też są bardzo dobre. Natomiast my potrzebowaliśmy tak bardzo oryginalnej sauny, w każdym elemencie oryginalnej, żeby móc pokazać kulturę saunowania, spędzania tam czasu, a nie tylko krótkiej kąpieli w gorącym pomieszczeniu. No tak, bo to cały rytuał można tak naprawdę spoglądać. To można się cały wieczór. Jakby cała wioska to jest serce wioski, ta sauna, tak jak jest sercem de facto domu w Finlandii. Spodziewamy się, że Polacy pokochają, mamy nadzieję, z czasem taki sposób spędzania czasu, bo to sauna ma pomieszczenie, gdzie się siedzi, rozmawia, jest muzyka, można coś spożyć, a jednocześnie wyjść sobie na zewnątrz, patrząc na górę i wykąpać się w wodzie i znów wrócić do sauny. Także to może trwać kilka dobrych godzin, integracyjnie, ale też tak troszeczkę inaczej. I dlatego ta sauna musiała być, ona też musi być doskonale zrobiona. Architektonicznie to jest piękne, ale to oczywiście jest subiektywna ocena, może komuś się mniej podobać. Natomiast sama jakość wykonania, no jednak ja mam taki szacunek dla doświadczenia ludzi z Finlandii. Po prostu wiem, że na pewno to będzie zrobione ekstra dobrze. W dzisiejszym czasie, kiedy rzeczywiście podróżujemy śmiało po Europie, wciąż możemy zaryzykować stwierdzenie, że jednak wyjazd do Finlandii do najtańszych nie należy. Mhm. Mamy też taką cichą nadzieję, że ten projekt państwa u nas na Dolnym Śląsku będzie takim przyczynkiem, żeby wszyscy z całego kraju nawet korzystali z tego, żeby zasmakować właśnie tej kultury fińskiej, a przy okazji wspomóc też ten lokalny rynek na Dolnym Śląsku, bo dlaczego nie? Ale proszę mi powiedzieć, a ci pracownicy, o których powiedzieliśmy, jak oni upatrywali się na klimat i na to, co zobaczyli też no, u nas właśnie, na tym pięknym Dolnym Śląsku. Tak, no my bardzo, bardzo mocno chcemy promować Dolny Śląsk, bo cały nasz projekt tworzony jest przez ludzi z Wrocławia. Gościmy w Karkonoszach mimo wszystko jako wrocławianie i chcielibyśmy, żeby to była atrakcja nie tylko Karkonosza, ale w ogóle na większą skalę całego kraju. Faktycznie, jeżeli chodzi o Karkonosze, ono robiło gigantyczne wrażenie. Pod kątem turystycznym nawet dla Skandynawów? Tak, dlatego że góry, szczególnie dla Finów, gdzie nie ma tak wysokich gór jak w Norwegii, więc powiedzmy Norwega Tatry by zszokowały, natomiast tutaj Karkonosze są naprawdę już Himalajami, jeżeli chodzi o szczyty w Finlandii. Natomiast i roślinność, która jest w Karkonoszach i ten klimat robi niesamowite wrażenie. My czasami jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku Śnieżki, ale naprawdę ta góra ma wielką moc i widzimy to też po zachowaniu osób, które przyjeżdżają z innych części, nie tylko kraju, ale też Europy. Jak popatrzymy w kalendarze, to już niedługo, śmiało możemy w najbliższych tygodniach spodziewać się u nas śniegu. To zobaczymy oczywiście, jak ta góra się ułoży, no ale jeżeli Laponia, to i Święty Mikołaj i wszystko to, co wokół tego jest również zbudowane. Zanim, proszę Państwa, powiemy o przyjeździe Świętego Mikołaja w Karkonosze, zaznaczmy, zobaczmy proszę wspólnie wizualizację, która mam nadzieję pokaże Wam tak naprawdę, z czym wstępnie mamy do czynienia. To jest część wioski, taka architektura mała skandynawska, standard przy każdym domu, domek na mleko. Recepcja właśnie przyjechała tydzień temu też z Finlandii. Główne wejście dla osób zwiedzających i mamy namioty z Laponii na podestach drewnianych. Można w nich spokojnie zimą chodzić w samych majtkach, ogrzewane piecami na drewno. Namiotów takich będzie 10. No, miejsce do oglądania projekcji z zorzą polarną nagraną oryginalnie w Laponii. No tutaj standard wymóg, czyli miejsce, gdzie będzie można po saunie skorzystać z prysznica. Zagroda dla renifera, ona jest na otwarcie, taka mała. Docelowo będziemy mieli działkę pod renifery osobną. Namiot wikinga, to nie jest lapoński, ale ze Skandynawii. Domek muminka, robiony przez mistrza drwali fińskich. No i właśnie, sauna z grillem. Nasze serce wioski. Potem jest beczka, gdzie warto sobie wyjść z sauny i posiedzieć, popatrzeć na góry, nawet jak pada śnieg. Super nowoczesna sauna, beczka taka przechylona. No, nasz duży namiot, gdzie będzie można sobie posiedzieć, porozmawiać, odpocząć. Tutaj taka strefa, modne teraz jest słowo hygge, strefa odpoczynku po prostu, żeby sobie móc popatrzeć na góry, bo od nas bardzo dobrze widać już okolice. Dalsza część namiotów lapońskich, no i absolutny hit, który podbił całego Facebooka na naszym profilu, czyli namioty wiszące, gdzie będzie można po drobince sobie do nich wejść i się przespać. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż taki hit w naszej wiosce. Część parkingowa to standard. Wioska oczywiście kapitalnie będzie wyglądać, kiedy będzie podświetlona, więc wieczorem wygląda właśnie tak. Może pomieścić naraz 60 osób, które mogą się przespać. I tak to wygląda. No mi, panie Michale,
moją uwagę przykuł teraz na podstawie tego materiału na pewno ten wiszący namiot. To znaczy, tak. To jest tak, że śpimy nad ziemią i czujemy się, jakbyśmy lewitowali dosłownie. Tak, to o to chodzi to w tym pomyśle? Genialne, oczywiście, tak. Genialne miejsce. Będą wisiały na wysokości maksymalnie 2 metrów. Zdjęcia, które wykonywaliśmy, jak testowaliśmy te namioty, były na dużo wyższej, niezalecanej przez producenta wysokości, bo to ładnie wygląda. Ale rozumiem, że tam się sprawdziły, więc tym bardziej tu trafiły. Tak, tak to mniej więcej właśnie wygląda, jak tutaj na tej fotografii. I u nas też na takiej wysokości to będzie. To jest bardzo bezpieczne, bo te liny mają udźwig do 1,5 tony, to myślę, że 2 osoby spokojnie udźwignie. Podświetlone, można sobie latem otworzyć też górę, więc też żadne owady nie wlecą, a przy dobrej ciepłej temperaturze jest to, myślę, atrakcyjne przeżycie. Natomiast dla ekstremalnych gości, a mamy niedaleko w Przesiece Icemana, taką znaną postać, która biega na Śnieżkę zimą w samym stroju. No to już takim. Sama ksywka dużo. Tak, dokładnie. To też można zimą spać, ponieważ tam mamy śpiwory sprowadzone też z Finlandii, takie do minus 30 stopni można w nich spać na śniegu, a u nas będzie to w namiocie, więc spokojnie dadzą radę. No to zostawmy te namioty na moment, te akurat wiszące, tak. I powiedzmy o tych, które tam stoją, bo rzeczywiście mówimy o bardzo niskich temperaturach. Mhm. Jak to jeszcze tutaj bardziej względy wizualne wzięły przewagę, jeżeli popatrzymy na to, co działo się wcześniej, czyli namioty te kilkuosobowe, a w środku rzeczywiście możemy się poczuć jak w zwykłym hotelu? Tak. Dokładnie tak. Ten namiot, na przykład, który teraz widzimy, to jest namiot, on ma 8,5 metra wysokości, 90 metrów kwadratowych powierzchni. To jest namiot duży do spotkań, natomiast te namioty, o których pan wspomniał, do spania z Finlandii, zapożyczone słowo kota. A propos, kota to jest dom po fińsku i ten właśnie taka wygląda konstrukcja. One są na drewnianych konstrukcjach, tak żeby wiatr nie przechylił, w karkonoszach, podobnie jak w Laponii, potrafi zawiać, więc są wytestowane już te namioty, oczywiście nie tylko przez nas, ale przez pokolenia Lapończyków. I tam jest podest drewniany, Wi-Fi, gniazdko, piec, gdzie temperatura, możemy doprowadzić do temperatury 20 stopni, nawet przy mrozie minus 20 stopni, które u nas są rzadko, umówmy się. Więc no tak, spokojnie, to bardzo optymalnie. Tak, więc spokojnie można tam funkcjonować. I tak chcemy, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Taka kontrolowana przygoda, bez ryzyka, ale jednak smaczek przygody jest. No to jeszcze bardzo króciutko powiedzmy o tych niuansach właśnie fińskich w tym miejscu. Będzie też zwierzyna. Tak, na razie na start, ponieważ nasze renifery są jeszcze malutkie, są już w Laponii zamówione i one sobie rosną i dopiero będą w okresie wakacyjnym. Teraz na otwarcie mamy od przyjaciół renifery, które się przywitają, są takie okazałe, piękne, więc one będą na otwarcie i przyjadą. A do tego mamy zamiar pokazywać ludziom, jak pięknymi i niezwykłymi psami są haskie. Więc w zasadzie mówi się, że to nie jest pies, tylko po prostu husky. Rasa pierwotna, która ma swój świat, ale ona bardzo kochają właśnie takie miejsce, w którym teraz są, gdzie mogą dużo się wybiegać i uwielbiają ludzi. I chcielibyśmy pokazać też właśnie te dwa przykłady takich typowo z Laponią kojarzonych zwierząt właśnie, czyli renifery i husky. I na tą interakcję właśnie między innymi choćby z huskimi też Państwo stawiacie? To jest tak, tak. Że będzie można faktycznie te zwierzęta poznać bliżej? Oczywiście, tak. No Kalef już jest, bo to jest nasz jeden prymus, który jest maskotką. Ostatnio podczas prac właśnie szła rodzina i córka mówi do mamy, mamo, zobacz ten Kalef z Facebooka. Już poczuliśmy, że naprawdę jesteśmy częścią tej społeczności. To są kochane zwierzęta. Zwierzęta też robią doskonałe wejście na poznanie nowych osób. Nigdy nie wiedziałem, że na spacerze można poznać tyle osób, mając psa, więc rozszerzać to grono w sposób taki zupełnie naturalny. I to na pewno będzie atrakcja, bo te psy są znane, natomiast niewiele ich jest tak de facto. W mieście dosyć sobie ciężko im się żyje. No tak, a i nawet dobrze, że są właśnie w takich warunkach, tak. Prawda? Wręcz można zaryzykować stwierdzenie naturalnych na tyle, na ile haski rzeczywiście. Tak, one kochają mróz, więc zimą ciężko będzie, żeby spały w kojcach, raczej na zewnątrz. O te zwierzęta zapytałem nieprzypadkowo, bo to rzeczywiście taki niesamowity czynnik, jak popatrzymy na te atrakcje, które Państwo oferujecie. Wiemy, że w tym najbliższym programie i teraz płynnie też możemy przejść do tych zapowiedzi, czy to na grudzień, czy na przyszły rok, tak. 2018. Zaprzęgi z haskimi też Państwo planujecie. Właśnie. Oczywiście, zaprzęgi będą już w piątek, 8 grudnia. To będą haski sportowe. Genialne psy od naszego przyjaciela, który zaraz po tym naszym spotkaniu wyjeżdża już na stałe do Laponii. Także to ostatni pokaz tych konkretnych haskich będzie w Polsce. To jest jedna z atrakcji, czyli haski będą na pewno na otwarcie, tak samo jak będą wspomniane wcześniej renifery, to jeżeli chodzi o taki klimat animals u nas. Ale pozostałe elementy to będzie Mikołaj z Finlandii. Naszym największą atrakcją jest przyjazd Mikołaja. Wiadomo, że w tym okresie Mikołaj będzie wszędzie. W zasadzie lodówka się otworzy i tam będzie Mikołaj, więc my chcielibyśmy zrobić przyjazd Mikołaja jako największą atrakcję, bo to rzadko jest jednak, żeby skupić się na samym przyjeździe. Mikołaj będzie w tradycyjnie lapońskiej opcji, czyli może nie tak amerykańskiej właśnie z reniferami, tylko wjedzie w zaprzęgu huskich.
bo tak to wygląda na północy Finlandii. A co będzie dalej, to im wszystko zdradzę, jeżeli chodzi o sam przyjazd Mikołaja. Będzie bardzo ciekawa też osoba, założyciel Storytellers Muzeum, jeden z twórców Brave Festiwalu, Michał Malinowski, opowiadacz, znany na całym świecie de facto człowiek, który zaanimuje taką część dla dzieci na scenie. No i z tych takich elementów bardzo ciekawych, które widzę po prostu, jak są popularne, kiedy wrzucamy posta, bo tak się komunikujemy najczęściej teraz z naszymi fanami. To jest bieg z żoną na plecach. To się nazywa Kalevala Cup. To jest narodowy sport Finów. No i udało nam się ściągnąć mistrza świata w tej dyscyplinie, niepokonanego od 4 lat. Tam już ludzie zapisują się i odgrażają się. Mam nadzieję, że będzie ostra walka, że powalczą z nim. Tiesto Miettinen się nazywa, potwierdził już przyjazd na 100%. Doskonały zawodnik, kiedyś lekkoatleta, także nie będzie lekko. Proszę trenować mocno. Ważny czynnik jest taki, że żona nie musi być własna. Czyli można żonę pożyczyć, ważne, żeby miała taki status. Jest to bieg dosyć specyficzny, tam niecałe 300 metrów, ale naprawdę można się zmęczyć. Także jest to jeden też takich ciekawych na koniec elementów tego wydarzenia, które potrwa prawie 3 godziny. A ponieważ mówimy, że rzeczywiście cała inwestycja już jest na półmetku wspomnianym, tak. Jak terminy, proszę powiedzieć jeszcze Panie Michale, bo faktycznie ustaliliśmy, że to grudzień wstępny. Tak, my potrzebujemy jeszcze 2 tygodni, ponieważ te wszystkie elementy, które będą w wiosce, są już wykonane. Zostały nam tylko prace takie podłączeniowe, one nie są efektowne, nie wygląda teraz to pięknie, tam w zasadzie nie ma czego podziwiać, natomiast za 2 tygodnie to będzie zupełnie już inny świat, bo będziemy mogli wszystko postawić. 8 grudnia startujemy o godzinie 18. Jest otwarcie. Oczywiście dobrze byłoby wcześniej przyjechać, bo Borowice nie są tak pojemne, jak zapowiada się liczba uczestników. Już mamy więcej uczestników niż mieszkańców Borowic. Także... Ale tutaj już wejdę Panu w słowo, bo to chyba też możemy później na to miejsce patrzeć w takich kategoriach, jako bazy wypadowej, choćby nawet do naszego Karkonoskiego Parku Narodowego. Oczywiście. Bo jak popatrzymy na Państwa projekt i szczegółowo wczytamy też się w mapę tamtego regionu, to okazuje się, że spokojnie oczywiście te okoliczne góry bardzo ładnie się wpisują w te szlaki. To też jest gdzieś tam w myśleniu Państwa jako tak. Inicjatorów tego przedsięwzięcia? Na otwarciu będzie ponad 50 przewodników sudeckich i będą też GoProwcy. My bardzo mocno tutaj współpracujemy z ludźmi gór. Nie chcemy być tacy oderwani od rzeczywistości, że wylądowała Laponia gdzieś nagle w Karkonoszach. Zdradzę też, że jednym z elementów jakby otwarcia wioski będzie najpierw przywitanie Mikołaja przez ducha gór Karkonosza, który powie, dobra, okej, masz zgodę tutaj urzędować, ale teren jest mój. Więc z szacunkiem podchodzimy do okolicy, to nie jest tak, że wyrywamy się z kontekstu i lądujemy nagle jak UFO. No to kto wie, być może ktoś z naszych telewizów właśnie zbliżające się ferie zimowe, czy to na przykład urlop grudniowy wykorzysta na to, aby odwiedzić wioskę lapońską Kalevala w Borowicach koło Karpacza na Dolnym Śląsku. Moimi Państwa gościem w naszej dzisiejszej rozmowie Echo 24 był pan Michał Makowski, twórca, pomysłodawca i przy okazji właściciel wspomnianej wioski lapońskiej u nas w naszym regionie. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. No i tym miłym akcentem również kończymy wieczorną rozmowę Echo 24. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia.